Cześć. Od razu wam powiem, że w tle może być słychać bardzo zawzięte klikanie, ewentualnie stukanie w klawiaturę, bo Kasper sobie gra. Taka już z nas rodzina graczy. I to sprawiło, że pomyślałam o nazwisku Gracz, a to z kolei sprawiło, że mi się przypomniało, że mój mod faktycznie nie działa. Znaczy, przynajmniej jego część nie działa. I akurat ta ważniejsza część, bo ta odpowiedzialna za generowanie się simów, bo ostatnio prowadzę sobie taką prywatną rozgrywkę w czwórce i tam mi się nagenerowało pełno różnych. Simów, co prawda z tym ulepszonym generatorem nazwisk, bo on został troszeczkę zmodyfikowany w którejś aktualizacji ostatniej, notabene było to zainspirowane lewkonim, także szacuneczek, a w tej nowej rozgrywce zauważyłam, że wygenerował mi się jakiś pan Nicpoń, jakaś pani wiaderko, no i właśnie jakiś gracz i ja wszystkie te nazwiska usunęłam w tym moim modzie, więc um, no on nie działa. Już napisałam do Pawła i mam nadzieję, że, że za jakiś czas to zostanie jakoś tam rozwiązane. Może sama w wolnej chwili coś pokombinuję z tym. Ale na pewno nie chodzi tutaj o kwestie ze skryptami, która też yy, jakby jest problemem od którejś tam aktualizacji, bo mój mod to nie jest mod skryptowy. Ja go mam na liście pomiędzy tymi wszystkimi włosami, rzęsami i tymi takimi pierdołami, nie? No zobaczymy jak to będzie. From other news, dom nam się trochę zmienił, także zaraz Wam pokażę. Wszyscy już podekscytowani. A tutaj prawie nic się nie zmieniło w sumie, tylko piwnicę zrobiłam taką trochę inną teraz. Ach, no tak. Gram prywatnie i sobie piątkę ustawiłam na, na innej kamerze. Uwielbiam to, że na nowym saveie, y, jak się ustawi kamerę, to potem ona y, jest, jakby ona się resetuje na innym saveie. W sensie, on, no jest. Y, jedno ustawienie kamery, jakby na każdy save, i to jest bez sensu. Co prawda, można używać numerów od 5 do 9, ale ja oczywiście zapominam o tym i jakoś tak. No dobrze, na górze zmieniło się na pewno to, że wywaliłam tę kapsułę do spania, bo mnie wkurzała, bo ona była przypisana dla służby, a oni mieli zaznaczone swoje łóżka, a i tak strasznie się upierali, żeby w tej kapsule spać. Więc wywaliłam ją w najlepsze, dałam tutaj normalne łóżko, spoko, spoko. Nie wiem, czy już to widzicie, ale mała łazienka się zmieniła, tak. Stwierdziłam, że też ze względu na piwnicę, którą zaraz zobaczycie, jest domu za dużo niebieskiego. Ja kocham niebieski, ale i tak było go trochę za dużo. Tutaj ten dywanik w ogóle nie ma już go. On jest teraz w siłowni i zmieniłam mu kolor, bo przecież to jest bardzo realistyczne. No i ta łazienka jest taka troszeczkę bardziej w jakieś takie złota, brązy i w ogóle, bo stwierdziłam, że takiego koloru akurat za bardzo jeszcze nie ma. I ona też trochę bardziej teraz pasuje do tego gabinetu, który jest do tych dwóch gabinetów, które są właśnie w takich cieplejszych kolorach bardziej. Bardzo się tak wyróżniała ta łazienka w tym miejscu, bo to jest jednak ten cypelek i właśnie fajnie, że on jest w takich bardziej takich no w takich cieplejszych kolorach i, i że one tak pasują do siebie teraz. Okej. Okay. Co tu się jeszcze zmieniło? Jakieś takie tam pierdoły, małe, o tutaj komodę wymieniłam, była trochę inna, kupiłam taką trochę droższą. Sprzętów na razie żadnych za bardzo nie wymieniałam, ale to może za jakiś czas zrobimy. Mamy 8 tysięcy, w sumie dzisiaj rachunki przyjdą, więc pewnie cały ten hajs pójdzie na rachunki. Młodego pokój troszkę też tutaj przemeblowałam i teraz wygląda w taki sposób. Jest, jak widzicie, kosz na pranie, bo mamy pralnię teraz, także przejdźmy może do tej piwnicy. A, plac zabaw też troszeczkę teraz tutaj zmniejszyłam, bo dziecko następne się pojawi, no, dopiero za parę dni prawdopodobnie, więc e, na razie może można było troszkę rozluźnić tam miejsce na tym front yardzie. No dobrze, piwnica wygląda teraz tak. Jest sporo większa. Tutaj w końcu sama o tym myślałam, ale też Marysia mi napisała, żeby imprezownię zrobić jakby na samym przedzie. Jak się tylko schodzi do piwnicy, żeby od razu była imprezownia. Ja właśnie też tak nie do końca później mi pasowało, żeby ta, ta, ta rupieciarnia, badziewnia była na samym początku, żeby przez badziewnie trzeba było przechodzić, żeby wejść do imprezowni. Trochę tak było bez sensu. Więc imprezownia jest teraz tutaj. Wygląda to w taki sposób. Myślę, że jest całkiem spoko. No, na pewno mogło być lepiej, ale no wiecie, moje możliwości nie są nie wiadomo jak duże. Ja, ja, jak, ja to mam tak, że jak ja się uprę, żeby coś w jakimś miejscu postawić, to ja za nic nie, nie, nie zmienię tego potem. Jak sobie wymyśliłam, że to akwarium musi tu być, w ogóle oczywiście przemalowałam też, to, to już musi tak być. No, ja już nie zmienię tego, bo stwierdziłam, że to idealnie pasuje do tego okna tutaj i to po prostu tak ma być. I to nieważne, że to mi w ogóle blokowało drogę do umeblowania wszystkiego normalnie, ale musiało tak być i koniec. Są piłkarzyki, jest karaoke, jest wieża, jest tutaj blik blok, w ogóle barek nowy postawiłam i tak dalej. No, kurczę, jest imba, powiem Wam, nieźle o nawet rzutki. Wszystko jest. Tak, badziewnia teraz jest tutaj i Hmm, tak, i tutaj jest takie małe, tylko skromne bardzo przejście do niej. Takie, takie gdzieś tam w rogu ućkane. Um, I tutaj są te wszystkie różne takie przedmioty użytkowe, typu warsztat. To do tego, do archeologii też wyjęłam z, z wyposażenia. Ten taki małego chemika zestaw też tutaj jest. Bo stwierdziłam, że to wszystko mega pasuje, właśnie, żeby to było w, pi w piwnicy. Um, tutaj mamy ten safe, tylko że on jest pusty w tej chwili, bo musiałam wyjąć wszystkie pieniądze, żeby to wszystko zrobić. To jakieś tam pierdoły leżą, wszystko z tego w ogóle wyposażenia powyjmowane. I tutaj powkładałam, stwierdziłam, że to będzie śmiesznie wyglądać. No i jest nasza pralnia, i kolejny kosz, no i, i, i ten, ten krowokwiat wspaniały, namalowany przez Amandę jeszcze. Um, a tu nie jest napisane, że jest przez Amandę narysowany, a w wyposażeniu było napisane. Dlaczego tak? I, i co? I, I Borys by dostał sławę za obraz, który namalowała jego jakaś tam praciotka w ogóle. <noise> Super! A no i w sumie tutaj to się niewiele zmieniło, tylko właśnie ten dywan tutaj położyłam ten z łazienki i zmieniałam na czerwony. Tutaj, tutaj łazienka y, też ta, ta siłowniowa troszkę się powiększyła. I jest też tutaj umywalka, no i w sumie y, tak. No i teraz tak to wygląda. I prawie cały hajs na to poszedł. <grym> tylko tyle, żeby jeszcze rachunki zapłacić. Okej, okay. jeszcze jedna rzecz. <grym> Sorry, że tak przedłużam, ale strasznie dużo zrobiłam między odcinkami. Um, zrobiłam coś takiego, tylko że widzę już, że to nie działa. Za dobrze. W sensie, że nie działa na wydarzenia z zostań gwiazdą. Bo już mi się tutaj coś takiego zrobiło i ja nie, nie chcę tego. Chociaż dobra, to nie chcę, będzie. Tego nie chcę. Mogę to wywalić. Nie mogę tego wywalić, serio? Ale głupie. No w każdym razie mam moda na to, żeby nie pojawiały się te takie. Um, te takie losowe święta, które gdzieś tam się generują gdzieś pomiędzy w kalendarzu i mnie to strasznie wkurza, jakiś tam dzień pirata, ta, tata więc yy, sobie zainstalowałam takiego moda, który to po prostu ucina, nie ma tego i zainstalowałam jeszcze jednego moda oczywiście postaram się wszystko dać w opisie wszystkie linki, tutaj na grupie ktoś udostępnił z jakiejś strony po niemiecku w ogóle <laughs> takiego wspaniałego moda, on ma tłumaczenie na szczęście gdzie można zrobić coś takiego mam nadzieję, że to działa Albo nie działa? Chyba nie działa. No czemu? Yy. No ja chciałam to. Yy, Boże. Jeszcze jak coś jest drugi mod, który yy, chociaż chroni te liście przed yy, tym. Przed śmierdzeniem. I na takiej zasadzie, że one sobie leżą, ale chociaż nie śmierdzą. No i dlaczego to nie działa? To był taki wspaniały mod. Ja chciałam go przetestować tak na żywo. No i fail. No trudno. To sobie później zainstaluję tego drugiego i chociaż może nie będą śmierdzieć. Okej. Okay. To jest pewien zawód, nie powiem. Ehm, dobra. No to, to może zaczniemy. Ehm, tak, Borys musi się tutaj starać o Beato. Koniecznie. W ogóle on zdecydowanie nie młodnieje, bo został mu jeden dzień. Speaking of which, znowu. Nie wiem, czy już zauważyliście, ale Pepa jest młoda. Tak jest. Akurat w filmie Mirabauta się dowiedziałam, że y, stare suczki mogą zajść w ciążę, więc jest dla Pepy jeszcze nadzieja, ale no wiadomo, że jak pies jest stary, to on już długo nie pożyje, no nie? więc yy, najpierw wykombinuję, żeby ona była w ciąży, żeby ona yy, albo żeby chociaż pojawiła się opcja, żeby się postarać o szczeniaki, albo może tak na wszelki wypadek, bo w ogóle odmłodziam ją MC Command Centerem, żeby, żeby nie było tutaj jakiejś niejasności, no nie? I fajnie by było właśnie yy, postarać się o te szczeniaki, niech ona urodzi i potem od razu ją postarze. Ja w ogóle zrobiłam to, yy, w sensie to odmłodzenie jej i tak dalej, zrobiłam już w poprzednim odcinku, tylko wycięłam cały ten fragment w ogóle. No i będziemy się, się starać, żeby z tym walorem coś tam wyszło dobrze by było żeby Borys jeszcze przed urodzinami się ohajtał ale nie wydaje mi się żeby to było możliwe no bo troszeczkę mają te relacje jeszcze taką sobie no nie ale w ogóle tak Borys odrabiał lekcje Fyf, Boże. Janek odrabiał lekcje jak on jeszcze w szkole nie był ale no, no spoko czemu nie trzeba Mikę wziąć na cmentarz w wolnej chwili bo ona mi to sra a sra tak okazuje się że duchy srają i zostawiają normalnie re realne, organiczne kupy. Nie wiem w jaki sposób, ale no, 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 no właśnie, no właśnie. To nie jest chyba Miki Kupa akurat, chyba, ty, chyba ta jest Miki, ale. O, ty koniecznie poznaj kogoś. Dobra, to weź, zabierz tego, tego psa. Może się od razu umów gdzieś yy, z Beatą, ale najpierw iść na cmentarz. Ech, może na razie tak ją postawmy, a później się będziemy zastanawiać, ewentualnie jak to ustawiać. Chyba tak będę robić, że zrobię po prostu z tych zwierzaków taki trójkąt, chociaż tutaj jakby tak na dróżkę trochę będzie wchodziło. Może przesuniemy w ogóle cały ten cmentarz psów gdzieś tak bardziej w prawo. No zobaczymy. Na razie nieprędko będzie jakiś pies umierał, także o tyle dobrze. To jak już tutaj jesteś, to może na klify pójść z Beatą i tam jest romantyczna aura, to może to coś po... bo co 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 ona założyła. Wygląda jak pani Mikołajowa i akurat obok Clemensa jest. To mi przypomniało. No tak. Że trzeba sprawdzić, co z pomelo, co ona urodziła. To w drzewie genealogicznym sprawdzę lepiej, już nie, nie będę jej na głowę wchodzić, wbijać na kwadrat. Jezus, gdzie to pomelo jest? Yy, Nikodem, Karina, Arek, pomelo. O, już małe dziecko, Boże! Paulina! <ścoughs> Była Paula, to jest Paulina. Że muszą kopiować te imiona ciągle, no nie? No dobrze. Jest dziewczynka. Boże, wnuczka Arka, jak to jest w ogóle abstrakcja totalna, a w ogóle Fcia Marchewcia się, się zupełnie nie rozmnożyła i nie wiem co z nią zrobić, może ja y, sobie pokombinuję coś z MC Command Centerem, może jej ustawię jakiś związek, albo bo chociaż ją zaciążę, nie wiem, z jakimś randomem, cokolwiek, bo kurczę szkoda jej genów, no, taka fajna babka. A to już chyba dla niej ostatni dzwonek, no nie? No zdecydowanie ona już jest prawie kurde stara. Boże, ma zupełnie neutralny nastrój. Jak to jest możliwe? Ci, ci inni simowie. Nigdy. Hmm, to było szybkie. No, ci, ci simowie, z którymi się idzie gdzieś, oni nigdy nie mają praktycznie tego neutralnego nastrójnika. Zawsze są albo wściekli, albo, nie wiem, zawstydzeni, albo smutni, albo nie wiadomo co. O, wyznaj zauroczenie. Zawsze Cię kochałem, tylko nie zawsze byłem tego świadomy. Poprosi zostanie dziewczyną. Czy to się uda? Dominik, no. Naprawdę. No, no nie zapytałeś w końcu? Dobra, pochwal wygląd. Wręcz róże, może się w niej zrobi kiedyś. I nie będzie... Y... Zbyt smutny jest? Aha, mu się przypomniało, że pies umarł. Okej. Okay. To jeszcze mu to nie minęło? No tak, bo rzeczywiście przytulał Pepe, ale, ale nastrójnik mu nie minął. No i teraz, jak ona jest to nie jest smutny. No po prostu super. Super. Może narzekaj na problemy, może cię wysłucha i nie będzie narzekać, nawet że ty narzekasz. I będzie dobrą beatką, jak zawsze. Będziesz dobrą beatką? Będziesz dobrą beatką. O! Kosmosem się entuzjazmuje, no to w sumie pasuje. No dobrze. O! Okej, okay. co, co, co? A, pikantne. Pikantne plotki. Okej. Okay. Nie wiem, co ona mu powiedziała, ale. No i znowu jest smutny, no co za typ. Dobra, za pół godziny ci minie. Już jest chyba normalny w końcu. To wreszcie. W sumie im więcej romantycznych interakcji wykonasz, tym lepiej, więc. Jest oczywiście Bara Bara, bara nie ma poproszenia o zostanie dziewczyną, no nie? Chyba że. Aha, chyba że nie było tej interakcji, ale ona już jest jego dziewczyną. Nie. Tylko zakochani. Abasz. No. <laughs> Jej. Dobrze, może niech sobie teraz tak porozmawiają. Tutaj. Bo jednak znają się praktycznie chyba od dziecka, z tego co kojarzę. I y, przyjaźnią się od bardzo dawna, a dopiero teraz jakoś tak. Zaczęło coś iskrzyć. Więc. Niech sobie to wszystko jakoś tak. omówią w ogóle, co tu się zadziało i o co im chodzi. O, a potem niech ją przytuli. I będzie fajnie. I z tym parasolem, boż! I nie umie na nią patrzeć, jak ma ten parasol. Pozdro! O, oh, oh. No i co wy chcecie od tej beaty? Przecież to jest fajna dziewczyna. No zobaczcie, jakie ona ma fajne, wielkie oczy, no. Jeszcze ma mniej fajny wielki nos, ale to trudno. Aha, on za godzinę idzie do pracy. No spoko. W sumie. To idź się do krzaków wysikać i możesz iść do pracy. Uuu! Jędrek jakąś agatę będzie przeprowadzał. Kim jest Agata? Agata Odyniec. Przynajmniej zachowało się trochę takich normalnych nazwisk. Uuu! No, powiem ci, że całkiem, całkiem. Przynajmniej piwnych oczu nie ma. To jest sukces. A nie ma żadnego obiadu, a możesz po, poprosić yy, pana Kacpra, żeby zrobił obiad? Serio, może dzieciak powiedzieć: Eee, ty pies, zrób mi obiad. <laughs> Chciałam powiedzieć Janie, ale on sam jest Jan, więc to by było takie śmieszne. Przyrządzić posiłek na przyjęcie, bo to wtedy będzie 8 porcji, nie? Halo, co, co z tym jedzeniem? Aha, to jeszcze go nie poprosiłeś. Aha, zadzwoniłeś dzwoneczkiem i już wie co robić. Ok. Tamta już pewnie do imprezowni poszła. Albo nie. Dobra, możesz sobie z nią pograć w piłkarzyki. Oj! Co tam zrobiłeś dobrego? Tak, o stofu. Ok. O, Kryśka. Dobrze, mamo, przyjdź sobie. Sam jestem teraz, możesz przychodzić. Znaczy, no... Sam w sensie bez ojca. Bo jest i służba, i jest koleżanka, i w ogóle... Boże, się naszczekają te psy. Ale ma głos w ogóle taki... męski. I widzę, że chyba będzie trochę gruba. Typowe, przyszła do nas tylko po to, żeby pograć w Simy. Ten, co się obija w ogóle. Uuu, 8500 teraz rachunki są, no nieźle. No, i akurat jeszcze w miarę cię stać na to, żeby sobie zrobić ulepszenie kolejne. Ten dopiero teraz spać poszedł. No, gratuluję. O, serduszka, to jest. To jest dobry znak. To jest jeszcze lepszy znak. Czy mały pies z dużym psem to w ogóle może się postarać o szczeniaki? Wydaje mi się, że tak. Bo pamiętam, że jak grałam yy, na tym live. -ie. Nie, to nie było na live. -ie. A, to było yy, jak grałam Sharon Spitz. Yy, że yy, ten wielki Bernardyn, budyń? Tak, yy, coś tam robił z tą, z bogną, nie? Znaczy ona nie zawsze w ciąży, ale przynajmniej mogli no, robić rzeczy. Co ty tam za ludzi poznałeś? Marcin Ignaczak, Maja Santa Maria. Hmm, okej okay. A, a czemu mamy sprzątacza nadal? Przecież ja odwołałam tego sprzątacza, co jest? Z przykrością donoszę, że nie zapłacono mi pełnej kwoty wynagrodzenia. Zaległość w wysokości 267 została dopisana do rachunków rodziny na bieżący tydzień. <noise> Jak on wydał cały hajs na ulepszenie rakiety. No kurczę, trzeba się tą aspiracją trochę zająć już, nie? Teoretycznie yy, wystrzelenie rakiety jest yy, tańsze, ale ja mu chciała ją też przy okazji po prostu sobie ulepszyć i mieć lepszą. Fajnie by było kiedyś mieć możliwość w tej rodzinie polecieć na Sixam, więc yy, no... Można by było coś robić powoli w tym kierunku. Tak, w ogóle y, były uwagi, że Borys przytył. Także y, można by było mu kazać trochę poćwiczyć. Ale myślę, że jeśli już to będzie ćwiczenia siłowe jakieś robił, żeby troszeczkę przypakować, tak mi pasuje to do niego. Może nie aż na, ty na taki poziom jak Wiwan, ale no, można. Krystyna Banan zastanawia się, czy chcesz do niej wpaść. No dobra. A tutaj jest tak pusto? A, faktycznie, bo ja. Bo mnie w sumie mało obchodziło, czy ona będzie miała meble, czy nie. Nie, no mogłabym jej wstawić w sumie jakieś meble, jak mi się będzie chciało kiedyś. W ogóle to jej nie ma. Także fajnie. Nie ma ani mebli, ani krychy. Mi tak sobie stoi w pustym mieszkaniu. Odrób sobie lekcję. Może przyjdzie. I już nie jest czas spędzony z rodziną. Hmm. O, już odrobił. No to możesz wracać. Nie, nie wiem, co to miało być, ale okej. Okay. O nie, już wiem, gdzie pójdziesz. Jak już jesteś na mieście, to pojeźdź do zupełnie odrębnej okolicy, czyli do wierzbowej zatoczki, bo ty jeszcze nie znasz Maxa. Nie to. Tu. O. O, i od razu zobaczymy, co im się urodziło. O, gryzelda stara. O, jak to fajnie się zrobiło. Tutaj sobie ognisko, ta fasolkę robi. No i fajnie. Możesz na obiad zostać. Akurat trochę głodny zaraz będziesz. Z pieskiem się przywitaj. I z Maxem... Yy, ostrożne powitanie. I z Maxem też się przywitaj kiedyś, bo dobrze by było wreszcie, żebyś się znał ze swoim kuzynem, który jest w podobnym wieku, ale ja go tu nie widzę. A, jest! O, widzisz. Możesz sobie z nim w różowe szachy pograć. Jak mu buty pasują do koszulki i poszedł sobie. No tak. Tam widziałam już niemowlę i chcę zobaczyć jak ma na imię. Czy to jest znowu jakieś ściągnięte imię z naszej rodziny? Halo? Nie, nie mogę? No. Dobra, w drzewie sprawdzę. Bez łachy, kurde. Jezus Maria! <grym> Ile tych ludzi? E, Borys, Dominik. Katarzyna. Okej. Okay. Kasia Banan, może być. Katarzyna jest bardzo głodna. No, fajnie. Yy... A, bo tutaj są te wstrętne pełzaki czy coś ale to aż nie toperze ale ja. ja. no wszyscy zjedzą safasolkę, fasolkę a, a dziecko głodne leży, kurde bidne jest klimacik w tej rodzinie, no nie powiem jest ciekawie, taki ciasny drewniany domek tu wielkie podwórko w ogóle ze wszystkim totalna ucieczka w plener po prostu, duży taki ganek Um, i, a w samym domku tak y, ojej Gryzelda. biedactwo a w samym domu tak ciaśniutko ale tak mm, przytulnie bardzo tu jest jest tych różnych stworów tutaj psów milion ludzi dużo no jest tak rodzinnie no i jeszcze można sobie pierdzieć także jest bardzo rodzinnie a oni chyba tak średnio zadowoleni ta swoja, ten spięty no może ktoś nakarmić to dziecko kurde nie chcę stracić jednego banana. Jak zjesz, to do, to do domu pójdziesz, bo ja się boję, co tutaj się będzie działo. W sumie już jest po 21, więc najwyższy czas. O, no wreszcie się zainteresował. Zapłata dla gosposi 50, ale mamy 0. To pewnie też do rachunków nam dołożyli. No spoko. No czemu nie mogę tego zniszczyć? Błagam. Czy znaczy ja mogłabym tego gościa zmienić, żeby on nie był staruchem, tylko żeby był takim leciusieńko podstarzałym takim po prostu panem, tak dorosłym na przykład. Takim może troszkę podsiwiałym, ale, ale nie takim staruchem. Może, może z następną służbą tak zrobię. Bo on pewnie zaraz umrze i tak. Psz. Dobra, Borys to ma dzisiaj urodziny w ogóle. No nie? No, zaraz się będzie buzował. Więc ty, nie tako tutaj, tylko tort sobie rób. No, ślub będzie już po. O, ciasto świąteczne, ale super. To takie jak na wesele. A zupce miodowe. No tak, bo Borys to się chyba jakoś późno pewnie urodził i, i on po prostu ma. Yy, no. I on po prostu ma tak późno urodziny. No dobrze. To jutro z samego rana się oświadczasz, bo już tutaj naprawdę nie ma czasu. Żeby nie było, że zapomnieli o Twoich urodzinach, ty sam nie zapomniałeś, sam sobie zrobisz ten. Sam sobie zrobisz torcik. No to żyj. O, Borys ma jutro wolne, to idealnie. To w takim razie dzisiaj niech się oświadczy przed pracą, a jutro wezmę sobie w końcu ślub. Dobra, Borys, żarty się skończyły. Koniec fifroka. Stary jesteś dziad już. No, jeszcze nie aż tak, ale. No, takiej fryzury raczej nie ma się wiecznie, wiesz? takiej perfekcyjnej, po prostu wymodelowanej i tak dalej. Czy to byś miał na to czas, człowieku? Zróbmy ci bardziej jakąś taką ulizaną coś, jakąś taką zaczesaną, może nie tyle ulizaną, co bardziej zaczesaną. O, ej, ta jest fajna nawet. Lol. Pasowałaby nawet do takiego hipstera. Ha! Takie, takie, takie przydługie bardziej. A on, kurczę, dobrze wygląda w tej fryzurze w ogóle. Mógłby troszeczkę właśnie tak, jakby zapuścić te włosy i tego fifroka se tu zaczesał do tyłu. Myślałam bardziej o. Myślałam bardziej o, o tej takiej podstawki. Jest taka fryzura, taką, co zrobiłam mu w tej wersji z podstawowej gry, która jest w galerii, jak coś można sobie pobrać. Jeszcze myślałam też o tym, ale nie, to mu skraca twarz jakoś tak. Niby spoko w tym, w tym wygląda, ale nie, nie ten. To, to nie jest to. O, o tym myślałam. Ale też w sumie wygląda jak taki dziad w tym. A on jest jednak taki fabulous trochę, no nie? Więc niech będzie tak. Wygląda trochę starzej, trochę poważniej, a jednocześnie ta fryzura nadal jest taka wyszukana trochę, nie? Więc myślę, że jest spoko. No tylko, że ja cię to zmieniam do piżamy zamiast do wszystkiego innego, także jestem geniuszem. Także mogę potwierdzić, że w Zostań Gwiazdą doszły nawet spoko fryzury, zwłaszcza to. Ta doskonale zrobiona tekstura, tak, to jest to. To wcale nie wygląda jak nieudany custom content. Weźmie sobie kąpiel rozluźniającą mięśnie po ćwiczeniach, maseczka i wszystko, ten teges. Jak oni się szybko kąpią w ogóle ostatnio, o co z tym chodzi? O, a Beato Delgato jest tutaj, siemanko. Może daje jej klucze do rezydencji. <grym> Niech sobie przychodzi, kiedy chce, nieważne, że zaraz tu zamieszka. O. Boże, nie mogę się przyzwyczaić do tej fryzury, ale chętnie się przyzwyczaję, bo jest fajna. Eee... Aha. Znaczy, ja rozumiem, że masz mało zabawy i w ogóle, ale. Ech. Dobra. Do wcipy jej poopowiadaj, to ci się powiększy. Ja wiem, co by ci podniosło zabawę, ale to musicie iść do domu. O, siema. Co ty tu podsłuchujesz? No dobra, chyba najłatwiej o zabawę będzie po prostu robiąc barabara. Bara, bara. Ale takie standardowe. Takie normalne, tak jak zwane są... są nie robiłeś. No i ona pójdzie za tobą, czy nie? Gdzie ty w ogóle idziesz? Aha, do pracy, super. No miałeś się oświadczyć przed pracą, no... Aj, tam bez sensu, no. Dlaczego oni łażą tutaj w okolicy ciągle i nie można ich zaprosić do domu tak normalnie? Miało być Bara Bara, a jest Barbara. Odyniec. Czyżby siostra bliźniaczka tamtej? Bardzo możliwe. Ale chyba ładniejsza. O! Okej. Okay. No, mamy w miarę hajs teraz. Dobra, zapraszaj to babę. No, walor... Nie mści się za to, że nie umyliśmy cię od dwóch dni. No zrobicie to w końcu? No. I teraz wam się pięknie relacja podniesie i będzie można się oświadczać i już będzie super. Mają wymaksowaną totalnie relację teraz, no i super. A ty nie śpi. Boże błagam, tylko nie idź sobie. No. No w końcu. Ile można czekać? Teraz możesz iść spać. Ale zaraz, jak on dostał awans, to czy on ma to wolne dzisiaj? A, ma cały czas. No to spoko. Zresztą ma y, ten, jeden dzień wolny do wzięcia teraz. Także spoko. Tylko, że ty weź śpi jeszcze. Dlaczego ty wstałeś? Jej, zapaskućmy dywan. A właśnie, co z tą efcią marchewcią w końcu? <noise> Tutaj nad głową tego kolesia się pokazała chmurka z jakąś taką kobietą bardzo podobną. Ali Stark. Piękne nazwisko. O właśnie. No bo on nie myśli rzeczywiście. To może ona jednak zaciąży? Tylko, że my kurczę nawet nie znamy jej i ja bym musiała specjalnie jej na chatę wbijać, żeby żeby jej coś tam zrobić. No, nawet Borys jej nie zna. On zna dużo ludzi, ale akurat nie ją. Walor... Yy, Dlaczego dzwoni ci telefon? Nie. No jest chyba w ogóle jakiś mocno chory i trzeba dać mu to i jeszcze trzeba go umyć. Zadbajmy o tego psa, kurde, bo nici ze szczeniaków będą. Weź go na spacer też wyprowadź. Wszystko z nim zrób. No co on ma na spacer za strój? Ojejku. Żółte. I idealny pies dla bananów. Eee, Boże, taka długa ta smycz? Jezus Maria, co tu się dzieje? Dobra, Borys, dzisiaj sobie nie poćwiczysz, bo musiałeś pół dnia się zajmować psem. Dziękuję za wciśnięcie mojego przycisku. Aha, to. Ten robot jakiś, okej. Okay. No jej. Dobrze, Emilia Hickey. Tego pana, co go wyprowadziłam w najlepsze, żeby móc krychę wprowadzić, tak. W ogóle Hickey to malinka, więc to bardzo wymowne nazwisko. Poznaję tych ludzi tyle, jeszcze w ogóle same dziewczyny praktycznie. No spoko. Ty, bo ty się zaraz w gacie zlejesz, Borys. Uf, dobra. Czas na ślub. Tylko fajnie by było, gdyby oni byli zupełnie sami w domu, bo ja chciałam ten ślub właśnie zrobić w domu i żeby on był taki super cichy. Więc może niech młody weźmie e, psy i pójdzie do Dominika na przykład. O! Katarzyna nam urosła i też jest ruda. Co jest w tej rodzinie? Kurde, co to? Jakiś syndrom pierworodnego czy co? Też ma niebieskie oczy. Prawda? Prawda. A, ale my tu mamy taką jeszcze dziewczynkę. Mógł ją zabrać ze sobą, no nic. Dobra, niech on sobie zje i możecie się ślubować. A, tylko ja ją muszę najpierw wprowadzić jednak, bo. Bo będę musiała nią. ten. kontrolę nad nią mieć. I w ogóle, a propos tego, że ona ma tyle hajsu, no nie? To tak, to ona mieszka z milionem psów i z Pauliną Chmiel. Tak. Yy, więc ta Paulina Chmielnik sobie tam zostanie a my sobie ukradniemy tylko jednego psa wydaje mi się, że ja tego Hektora chciałam brać, bo jakby te, te psy są identyczne i te psy są identyczne, nie? w ogóle to jest takie śmieszne nie wiem, tak jak MC Command Center coś popaprał tutaj, yy, no w każdym razie my tego Hektora sobie weźmiemy yy, i w razie czego może Pepa będzie mogła z tym Hektorem mieć jeszcze jakiś skoro z walorem nie wychodzi yy, nie ma w ogóle takiej opcji także zobaczymy Eee, żebym nie zapomniała o Beacie czasami no wezmę sobie psa, a Beata niech się <noise> mieszka tam gdzie mieszkała no czyli będziemy mieć trzy psy w tym momencie jeśli się okaże, że ten walor w sumie nie jest nam potrzebny specjalnie eee, to, to oddam go temu Dominikowi on jest tylko pożyczony, nie będziemy go brać na stałe no, także nie będziemy mieli fortuny dzięki Beacie, tylko ona odda dom swojej przyjaciółce i psom taka z niej dobra duszyczka ojej Fajny ten piesek jest w ogóle. Dobra, to teraz. Co, ona jest starsza? O Boże, jest jakoś mega smutna. Kto ci znowu umarł? Przecież ty nie masz żadnych rodziców dawno, ani tam w ogóle nikogo. O nie, ona też chce być bajecznie bogata? Hell no! Ja już to spełniłam. Ja już nie, nie będę się tym zajmować. Zresztą ja w ogóle tych wrzenionych Simów to praktycznie nigdy nie spełniam tych aspiracji, także taka jestem fajna. Dzieciak, idź stąd. Mogę ją wyprosić. Idź sobie. Zepsujesz wszystko. Słuchaj, tutaj dorośli będą robić bardzo dorosłe rzeczy teraz. Lepiej, żebyś sobie poszła. Okej. Okay. Beata. Beata. To jest finalny moment, już. Ogarnij się. O, teraz jest szczęśliwa. Bo jest fajnie, jest zaręczona. Dobra. Stroje. Rozbierz się do naga, proszę bardzo. Stroje. Rozbierz się do naga, proszę bardzo. Okej. Okay. Nagi ślub musi być w końcu przecież w tym pokoleniu, no nie? Siódme pokolenie w końcu. Nieparzyste. Tak powinno być. No i ja sobie wymyślałam, że ten nagi ślub będzie w piwnicy. Okej, okay, weź cichy ślub będzie bardzo cichy ślub w badziewni o, ro robocik będzie tutaj świadkiem z Krychą miał huczne wesele i z Krychą nic nie wyszło, więc teraz nie będzie się obnosił jakoś strasznie z tym związkiem tylko tak bardzo intymnie bardzo intymny ślub lepiej to wygląda z tym modem na mniejszą cenzurę, ale on em, psuł cenzurę u małych dzieci, nie wiem czy nadal tak jest może już tak nie jest trzeba będzie sprawdzić a, no tak, tutaj są różne przedmioty, które wzbudzają skupienie. Teraz są strasznie skupieni po tym ślubie. Um, co, ty w ogóle, co ty w ogóle masz, kobieto? Sąsiadka? Przecież ty w domu mieszkałaś. No okej, okay, aha, kupę masz w wyposażeniu, fajnie. Dobra, ty jesteś na pewno córką i Delgato i jakiegoś Dawida Ma Marca, nie wiem, który Amelia Tomczyk? Hektor Polaszczyk, no tak. Był taki, aha, fajnie. Pff, em, Amelia to, aha. Boże, jakie zepsute są te drzewa, no po prostu nie wierzę w to. Dwójka to może stopy całować tej czwórce, jeśli chodzi o zepsute drzewa. Na którym poziomie kariery jesteś? Aha, pierwszym. I tak przez całe życie. Okej. Okay. Tu jest Paulina, przyjaciółka, proszę bardzo. Mówi milion psów. I jeszcze Watson, ona naprawdę bardzo lubi psy chyba, co jest w sumie spoko, znaczy no nie ma cechy miłośnik psów, ale, ale no, fakt, że miała tyle psów pasuje do Borysa, no nie? O, może teraz się potańczcie, o, super będzie. Włącz yy, muzykę romantyczną Uu. i pójdźcie sobie teraz na Nagusa potańczyć i sobie zrobicie takie prywatne wesele. Ha. <laughs> Tutaj jest parkiecik w ogóle, także tego. Aha, nie możesz wejść, to fajnie. To będzie tak tylko dla ozdoby. Ply. O. No i super. I jest bardzo szczęśliwa, jej nie obchodzi, że ktoś tam umarł. A to może... Chociaż nie, śmierć w rodzinie. Nie wiem, kto to mógł umrzeć. A co w ogóle z Piersem się stało? Ty masz w ogóle Piersa jeszcze w drzewie genealogicznym? Aha, jest. Nic się z nim nie stało. Okej. Okay. No chyba, że coś się urwało. Tak to bywa akurat tutaj. To nie wiem, jakiego członka rodziny tu mogłaś jeszcze mieć. A, a może pies! Przecież ona ma psa ducha w znajomych. A ona miała jeszcze jednego psa, no właśnie. Nie wiem dlaczego się nazywa Zoe Hall, czy coś takiego, ale no okej. Okay. Chociaż jak się zepsuł ten mój mod, to znowu są psy o nazwiskach typu Adam Maliniak, także fajnie jest. Tak, to jest doskonały taniec do takiej muzyki. Ehm, aha, dobra, tamten wrócił. To niech walor też może tu wróci. A wy się może ubierzcie już. Może w dresy. Będzie wam tak wygodnie. Swoboda. Śnieżek pada jeszcze do tego, jak pięknie. I to kurczę w połowie jesieni nawet nie. Jak wspaniale. No dobrze, to w końcu życie Borysa się trochę unormowało, uspokoiło. Będzie mógł się teraz skupić na tyłeczku Beato Delgato. Ale też na dzieciach. Na drugim dziecku, na pierwszym dziecku, które zostało zaniedbane strasznie. Czy to są brudne naczynia tam na górze? Jezus, Maria, co tam się stało? No, nie chcę tam się zbywać, to no, położyły na najwyższej półce w domu. Nikt na pewno nie zauważy, a na pewno nie Berta. Borys jest już dorosłym, więc wypadałoby zająć się mocniej jego aspiracją i bardziej też takim życiem rodzinnym i w ogóle już bez szaleństw. No i co? O, bardzo się tym ekscytuję, widzę. No i na razie to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrypcję, czego będę dzieje, się muszę i widzimy się w następnym. Pa!